będą to rok 17 czy 18, będą też 16, tak? Czy to ja wtedy mam razem z Marcinem w tym samym panelu, czy nie? Chyba tak, to że tak, że ten. Tak, nie wiem, czy wtedy, co wtedy jako Kukiz 15 bardziej organizatorzy występowali, a pan prezes Korwin i partia Wolność, a wtedy, czy Wolność Korwin, jeszcze nie wiadomo, czy to chyba nikt nawet sam w tej partii nie wiedział, jak tam ono się wtedy nazywało, byli zaproszeni. Marcin wtedy powiedział, że Ewald Bosno skrytykował tutaj właśnie partię Korwin i że ona ma tam 1% ciągle szoruje po dnie i że nie widać perspektyw, żeby cokolwiek się stało. No i jak widać się stało? No jak widać się dało? Jakoś trzeba było wykazać. Ja wtedy nie usłyszałem żadnych złotych recept poza krytyką, tak? Nikt do mnie nie przyszedł, powiedział Marek, zmontuj to może tak, tak i tak, może by się dało zrobić to i tam. Nie. Tak, była tylko krytyka, a jednak wtedy się udało. No, trzeba posiadać podstawowe zdolności polityczne, rozpoznania placu boju, rozpoznania armii przeciwnika, rozpoznania armii własnej i czasami przy szczęśliwym biegu okoliczności pewne rzeczy da się tutaj zmontować. Podstawowym problemem czy ruchu wolnościowego, czy szeroko jakby pojętego prawicowo-wolnościowego, nawet nie jest to, czy on ma 10% ze zdolnością do 15%, tak, bo moim zdaniem w skrajnie optymistycznych warunkach to tak jakby mogłoby wyglądać, bo ode mnie jest podział tych 10%. Czyli ciężko jest zmontować partię, żeby 10% wyborców, które konstytuują zaplecze polityczne tej partii, jakoś tam ze sobą wytrzymali. Do tej pory jakoś tej Konfederacji się to udaje. Tak, a co do jakiegoś właśnie blueprintu, jak to wygląda na Zachodzie, no to gdzie mamy do czynienia z jakąś partią libertariańską? Zobaczcie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy, no to jakby to, tam się można odnosić co do tego, jak to wygląda wolnościowo libertariański w Polsce. Partia libertariańska skręciła się bardzo ostro w lewo i grupa tak zwanego Mises Caucus dokonała przewrotu, a ta grupa Mises Caucus to jest właśnie taki odpowiednik Konfederacji w Stanach Zjednoczonych, skrajnie prawicowa. Zobaczcie, co to nawet wygląda, ten Mises Institute i tak dalej. No, nie wiem, czy Mises by się dzisiaj pod tymi poglądami podpisał, ale jest skrajnie prawicowa. No, tak po prostu wygląda, tak wyglądają te makroruchy, czy makroukłady na poziomie socjologicznym i politycznym, że na taką partię czysto libertariańską po prostu miejsca nie ma i nie będzie, ale to też oczywiście biorę zawsze pod uwagę, że mogę się mylić i chętnie dam od kolegów ze stowarzyszenia, tak? czy z partii libertariańskiej, bo nie pamiętam, jakie tam środowisko było przedstawione, ja chętnie się spotkam i usłyszę, jaki wy macie kompleksowy, przeliczony program podatkowy, bo ja mam, tak? Bo ja mam i chętnie się spotkam z wami i zobaczę, jakie wy macie propozycje, jakby, czy macie podstawowe pojęcie w ogóle, jak wygląda system w chwili obecnej pod kątem no, czysto statystycznym, czy macie jakiekolwiek pojęcie na temat tego, jak zreformować system podatkowy, system zabezpieczenia społecznego, rynku pracy, takie jakby absolutne podstawy. No i punkt numer drugi, no to oczywiście właśnie ten taki blueprint polityczny. Jeżeli ktoś mi przyjdzie i powie, Marek, no, widzisz, no tutaj nie ma sensu, ta Konfederacja tu jest taka, taka i taka, bo ja się nie zgadzam z hasłem nie dla gejów, nie tam dla czegoś, nie będę czego tam jeszcze innego, no ale to mam tu taki pomysł, to wygląda tak, 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 tak i zróbmy tak. Okay? Nie mówię, że koledzy takiej wiedzy nie mają, mówię tylko, że jeżeli mają, to bardzo skrzętnie ją ukrywają, tak? Może czekają też na czarną godzinę. Trzeba będzie wyciągnąć, że już Polska będzie na granicy załamania i jacyś rycerzy libertariańscy w białych zbrojach, którzy tutaj nam wiadą i mówią, panowie, to myśmy tu skrzętnie przez 30 lat skrywali tajny plan przejęcia władzy w Polsce, oto on, tak? Chciałbym, tak? Tylko no nie wierzę w smoki, tak? I w księżniczki tam, które czekają na wieży, tak? Że książę w białej zbroi przyjedzie, no świat po prostu tak nie działa. Ja miałem jakiś kontakt jeszcze w czasach działalności ze Stowarzyszeniem Libertariańskim, kiedy mojej działalności takiej głębszej w Stowarzyszeniu Poliber z tym takim środowiskiem, nazwijmy go libertariańskim i około libertariańskim. No ale panowie, no wtedy się kojarzyło z dyskusją na temat posiadania broni atomowej w postaci atomowych krasnali w domu oraz z kwestią, co można robić z psami i czy można zawłaszczyć zwłoki, które leżą na ulicy. Tak, to był wtedy ten poziom, może jakby to środowisko ewoluowało, tak? Utknąłem gdzieś tam w przeszłości, te tam 6-7 lat temu, może wiele się zmieniło od tamtych
tamtych czasów, no nie wiem, chętnie posłucham, chętnie się spotkam, jeżeli chodzi o jakieś głębokie przemyślenia na temat tego, co reformować i na temat tego, jak reformować. Jeżeli takie plany są, ja jestem otwarty, śmiało mogę się umówić na jakieś tam wyższe spotkanie. To ja tutaj w ramach uzupełnienia tego, co powiedział pan Ireneusz, w pełni się z tym zgadzam, ale wy też musicie zrobić więcej. Oprócz angażowania się i afiliacji, musicie zacząć brać odpowiedzialność za to, co się dzieje w waszych małych ojczyznach, czyli na poziomie samorządów, gdzie dzieje się dużo, wbrew pozorom. I tak, ja na przykład nie widzę, żeby młodzi ludzie, studenci, przedsiębiorcy próbowali się jakoś skonsolidować i angażować i brać udział w wyborach. A uwierzcie, że czasami nawet ten języczek uwagi potrafi wiele rzeczy zablokować albo wiele swoich postulatów przeforsować już od samego dołu do góry. Teraz tutaj nawiążę do tego, co mówił kolega Marek, ale też pan Jurek wcześniej. My też musimy się zastanowić, jak nasze postulaty zrealizować, bo to, że trzeba je zrealizować, czyli mówimy o pańskim minimum, o niskich podatkach, o decentralizacji, etc. My to wszystko wiemy, tylko problemy są dwa. Pierwszy problem to jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która wiele rzeczy nie pozwoli zrealizować, bo będą wręcz z Konstytucją sprzeczne, bądź traktaty podpisane z Unią Europejską. Czyli jeżeli my nie zaczniemy od tego, że zmienimy konstytucję i nie zrobimy tego, że na przykład zaczniemy negocjować, wykorzystując kryzys i to, co się dzieje z Unią Europejską, odnośnie zmian traktatów, to tak naprawdę wszystkie nasze dyskusje odnośnie tego, że zrobimy to czy tamto, to są po prostu mrzonki. Bo bez tego nie będziemy mogli tego zrealizować. A to, że my potrzebujemy państwa minimum, decentralizacji, zmiany sposobu finansowania samorządów, wycofywania się państwa z wielu aspektów życia społecznego i gospodarczego państwa, to wiemy. Ale żeby to zrealizować, najpierw trzeba inne rzeczy zmienić, które na ten moment my jako środowisko zmienić nie możemy i powinniśmy zrobić to, co robią inne partie, czyli zacząć inwestować w sektor pozarządowy, w swój biznes, w swoje środowiska, które są pozapartyjne, bo to jest tak, że partia nie może wszystkiego zrobić, nie może wszystkiego zrobić za nas, a poza tym wiele podmiotów z partiami politycznymi nie chcą rozmawiać. Ale na przykład to, że będzie chciało to zrobić jakieś stowarzyszenie, to będzie to dużo prostsze, zakładając, że będzie pełne wsparcie skonsolidowanego środowiska, które zawsze wcześniej kompromis, będzie to prostsze do realizacji. Także myślę, że tutaj, a na przykład pozwolę sobie jeszcze wtrącić jedną rzecz. Pan poseł Sośnierz, jak został europarlamentarzystą, zaczął robić bardzo fajne rzeczy. A mianowicie to, że zaczął organizować w Parlamencie Europejskim spotkania, wyjazdy dla dziennikarzy, zaczął zlecać przygotowanie różnego typu raportów i myślę, że przez taką działalność pokazał nam drogę i pokazał to, co może partia na przykład zrobić dla sektora pozarządowego. A myślę, że przez to my powinniśmy obudować partię. Partia polityczna i zaplecze partii politycznej to nie jest tylko i wyłącznie partia, ale to jest także to jest to, co poza partią. Bo umówmy się, partia wolnościowcy ma rozpoznawalnych liderów, ma posłów, ale ja nie zauważyłem, żebyśmy mieli liderów opinii w środowisku, liderów medialnych, żebyśmy mieli swoje duże media. Tak naprawdę wszystko raczkuje, wiele rzeczy nie ma i to są tak naprawdę fundamenty, bez których te wszystkie tutaj rzeczy, które chcemy zmienić i te postulaty, które chcemy wprowadzić, bez tego po prostu tego nie zrobimy. Od tego powinniśmy zacząć. Dziękuję. Ja Markowi bardzo dziękuję za tą podróż w przeszłość. Od razu się trochę młodszy poczułem, bo faktycznie jak ten pierwszy panel był,
to, co wtedy mnie bardzo różniło od tego, kim jestem dziś, to to, że miałem długie włosy. Cała reszta jest właściwie dość podobna. Natomiast muszę tutaj wejść w pewną polemikę. Myślę, że nie jest jakaś kontrowersja odnośnie tego nie tylko co zrobić, ale też jak to zrobić. Po pierwsze, też chcę, żeby to wyraźnie wybrzmiało, nie czarujmy się. W Polsce nie ma najmniejszych szans na partię libertariańską. W tej chwili nie. Tych ludzi jest za mało, my to sprawdziliśmy, to jest dosłownie parę procent. Jest natomiast bardzo duży elektorat, który mógłby poprzeć partię liberalną. Niekoniecznie klasycznie liberalną, ale po prostu partię liberalną, która byłaby za obniżką podatków, która byłaby za zamianą 500+ na obniżki podatków również, która byłaby też za takimi postulatami, które faktycznie w środowiskach konserwatywnych niekoniecznie mogą być fajne. Na przykład mówimy tutaj o równości małżeńskiej, albo mówimy o temacie zaprzestania finansowania kościołów z pieniędzy publicznych, choć wiem, że akurat to środowisko konfederackie, jakkolwiek bardzo często wierzące, faktycznie też chciałoby, żeby tutaj podatki nie były wkładane w kościół. To jest okej. Co jest natomiast bardzo istotne, to to, że tak jak Marek mówi, że trzeba dokonywać pewnych analiz rzeczywistości politycznej, bo inaczej faktycznie obudzimy się w jakichś marzeniach, że będziemy faktycznie marzyć o tym, że jacyś libertarianie na białym koniu, może kucu, wjadą nam do Sejmu i coś zmienią, to się prędko nie zmieni. To, co Polska, na co ma Polska szansę, to na partię liberalną, ale nie na partię libertariańską. Partię liberalną ze skrzydłem libertariańskim, która może mieć nawet 30%, a na razie mamy partię alt-rightową ze skrzydłem libertariańskim, która może mieć maks, co Marek sam powiedział, w najlepszych snach połowę tego 15, ale bądźmy realistami, to jest góra 10. No i teraz faktycznie wybierzmy, co tutaj jest lepsze, co tutaj jest ważniejsze, jakim środowiskiem się otaczać. W pełni się zgadzam z opinią Artura Szczepka, który mówi, że partia to jest zawsze też ruch, który dookoła niej krąży. Pomyślmy, co zrobić, żeby na przyszłych tego typu spotkaniach byli różni ludzie i też różni parlamentarzyści i też różne środowiska polityczne. W mojej głowie w 100% mieści się wizja takiej partii politycznej, w której jest zarówno senator Bury, w której jest Klaudia Jachira, w której jest Kuba Kulesza. To nie jest niemożliwe. To jest jak najbardziej możliwe. No ale jeżeli Kuba Kulesza już jest w partii z Grzegorzem Braunem, no to ten pomysł już nie jest możliwy, po prostu. No i teraz, gdzie mamy więcej, gdzie mamy mniej? To 30% jest ważniejsze, liberalne, czy to 10% alt-rightowe? No dla mnie wybór jest oczywisty. A co do danych, które zebraliśmy, to rzeczywiście mamy. One będą publicznie dostępne, będzie cała konferencja, z przyjemnością się tam powitam i powiem Ci, co naszym zdaniem dałoby się zmienić. Chętnie będziemy współpracować z każdym, kto ma wolnorynkowe pomysły, jak najbardziej, że tak, ale na zasadzie takiej, że my dostarczamy pewnych informacji. Co też i tutaj ja robię i taka jest moja rola. Bardzo dziękuję. No, panie Marcin, przywołanie tutaj niebanalnego intelektu pani posłanki Jachiry jest bardzo trudne. Ale cóż, jesteśmy środowiskiem ekscentryków, to może i taką figurę można by sobie wyobrazić. Państwa, na koniec tego panelu, przynajmniej z mojej strony, dobre informacje. Otóż nieudolne rządy i nieuczciwe rządy wyczerpały proste rezerwy, prawda? Wydano wszystkie pieniądze, jakie były, zadłużono na niestety długi okres, bo warto zwrócić uwagę, że charakterystyka czy istota życia na kredyt, zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w państwie, jest taka sama. Otóż biorąc kredyt, po prostu przyspieszamy konsumpcję tą, na którą dzisiaj nas nie stać, kosztem ograniczenia konsumpcji przyszłej, proszę zwrócić uwagę, tak? Bo kredyt trzeba by spłacić. I dzisiaj ta rozbuchana konsumpcja za pieniądze rozrzucane z helikoptera właśnie powoli się kończy, oby nie kasusem Grecy, prawda? Bo tam też mieli bachanalia, nie tylko w Dafni, to jest taka dzielnica pod Atenami, raz do roku w sierpniu, kiedy zlewają stare wina i wlewają nowe. I wtedy jest to bardzo ryzykowne, bo młode wina są zdradliwe. Jako student to przećwiczyłem. Ale skończyło się, jak wiecie Państwo, dramatyczną sytuacją. Poziom życia Greków został zredukowany o 30%. A do dzisiaj, po kilkunastu latach, nie potrafią z tego wyjść. My na szczęście mamy większą bezwładność, dlatego jeszcze mamy szansę na zatrzymanie i opamiętanie się. Natomiast ta dobra informacja jest taka, że ponieważ mamy źle zorganizowane, przewymiarowane,
rozrzutne państwo, mamy zły system ekonomiczny i w tym przede wszystkim fiskalny, to naprawa państwa to jest redukcja tego, co dzisiaj jest. Zamiast 96 agencji rządowych i quasi-rządowych mamy zobowiązania międzynarodowe tylko do 9. Zamiast kilkudziesięciu tytułów podatkowych, tak jak tu wielokrotnie w tym środowisku również dyskutowaliśmy, wystarczy kilkanaście do tego, żeby efektywnie zebrać pieniądze potrzebne na funkcjonowanie gmin i państwa. I wreszcie po to, żeby dozbroić armię, to trzeba przekazać tę znaczną część z tych ponad 50 tysięcy samochodów, którymi dysponuje administracja, w wojsku, po to, żeby nie wożono pupy ważnych urzędników, tylko po to, żeby wojsko miało wozy bojowe i co tam jeszcze potrzebuje. Zatem program naprawy sytuacji w państwie będzie o tyle łatwy, że będzie polegał przede wszystkim na redukcji. I ja jestem tu większym optymistą. Nie trzeba zmieniać konstytucji przy wszystkich jej ułomnościach, żeby móc dobrze i racjonalnie zarządzać naszym państwem. Trzeba po prostu to chcieć i to umieć. Częściowo niektóre płacone przez pracownika i pracodawcę, składka chorobowa płacona tylko przez pracownika, składka wypadkowa płacona tylko przez pracodawcę, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Dopiero kiedy odliczymy od wynagrodzenia brutto, które nie jest sumą tego, co wypłaca pracodawca, bo on płaci brutto brutto, uzupełnione o ZUS i te składki. Czyli dopiero kiedy odliczymy od wynagrodzenia brutto trzy składki ZUS, podstawę opodatkowania do składki NFZ i do podatku dochodowego. Przy czym, żeby obliczyć podatek dochodowy, trzeba jeszcze uwzględnić koszt uzyskania przychodu, który jest zryczałtowany. To jest absurd. Tak? Panie Marku, poprosimy, żeby pan przeszedł na język polski. No to na język polski to można, w to miejsce można by było wprowadzić jeden podatek. I nawet miałem okazję zapytania jednego z wiceministrów, z których się znam jeszcze z czasów, kiedy nie był wiceministrem i kiedy jeszcze tam, powiedzmy, z jakąś tam z nim współpracowania w czasach, kiedy rządziła Platforma. Śmialiśmy się z tego, tak? Obydwaj. Ten system nie jest ani liberalny, ani tam socjalny, ani prawicowy, ani lewicowy. To każdy, kto ma głębsze pojęcie co do tego, jak on wygląda, zdaje sobie z tego sprawę, tak? Czyli lewica by przyszła, widziała, my się z tym systemem podatkowym nie zgadzamy, z różnych powodów. Przyszłaby prawica, my też się nie zgadzamy i tak dalej. A ten system trwa. Ja z tym znajomym wtedy rozmawiałem, potem kiedy został wiceministrem, odczep się ode mnie, a tu tam ważniejsze rzeczy załatwiam, tutaj my tu uszczelniamy system podatkowy, a ty tu prowadzisz jakieś akademickie dyskusje, tak? Po prostu, żeby ruszyć ten system, należałoby ruszyć jeszcze masę systemów dookoła, tak? Emerytalny, właśnie rentowy i tak dalej. To wszystko da się zrobić, tylko trzeba mieć wiedzę i wolę co do przeprowadzenia, tak? Więc to da się zrobić, w stronę tam jednolitego podatku i tak dalej, ale to mówię, to kolejny panel by się do tego przydał. To, gdzie jakby nie jestem takim optymistą tutaj zarówno z obydwoma moimi tutaj sąsiadami z panelu, to jest ta kwestia wydatkowań. Proszę Państwa, jedna jakby informacja, żeby sobie to wszystko, bo moim zdaniem mało kto sobie zdaje z tego sprawę. Tak. Suma tych wszystkich wydatków, ja to nazywam emerytalno-rentowych, ale to jest trochę szerzej, tak powiedzmy, suma wydatków ZUS-u, KRUS-u i tak zwanych resortówek, to tam prokuratorzy, sędziowie, policja, wojsko i tak dalej, tak. Trzeba po pojęte emerytury i renty, tak. Jeżeli weźmiemy te wydatki na emerytury i renty, a z drugiej strony położymy wszystkie wydatki państwa na bezpieczeństwo wewnętrzne, policja, sądy, prokuratura, wszystkie wydatki na bezpieczeństwo zewnętrzne, czyli całe wojsko, wszystkie wydatki na edukację, wszystkie szkoły wyższe płacone z pieniędzy publicznych, wszystkie wydatki na edukację tak zwaną niższą, wszystkie szkoły, setki tysięcy nauczycieli itd., itd. I do tego jeszcze dołożymy wszystkie wydatki państwa na ochronę zdrowotną, to co przed chwilą położyłem z tej jednej strony dopiero równa się z tą drugą stroną. 13 pi razy drzwi
13-13,5 punkta procentowego PKB w Polsce wydajemy na obsługę systemu emerytalno-rentowego i tak jak powiedziałem, z każdym kolejnym rokiem teraz w system emerytalny wchodzą ludzie urodzeni w końcówce lat 50. i początku lat 60. W latach 70. urodziło się 700 kilkadziesiąt tysięcy dzieci, w latach 60. mieliśmy już niż i rodziło się 500 kilkadziesiąt, bliżej 600 tysięcy dzieci. Ci ludzie wchodzą teraz w emeryturę, oczywiście nie wszyscy dożyli, tak? Ale wchodzą dopiero w system emerytalny, a w dorosłość na rynek pracy wchodzi pokolenie, gdzie rodziło się mniej niż 400 tysięcy dzieci. I to jest jakby, to trzeba obsłużyć zarówno od strony finansów publicznych, ale jeszcze większy problem niż finanse publiczne, które pewnie by się dało jakoś tam kolokwialnie ogarnąć, to jest system polityczny. No do tego panowie musimy się, panie, odnieść. Ponad 30% wyborców w chwili obecnej to są emeryci i renciści, ten współczynnik rośnie, a od strony gospodarczej my na razie łatamy to imigracją, głównie z Ukrainy, tak? Ale za niedługo to nie wystarczy. Więc jeżeli tutaj do Marcina, co do tego, jak będą wyglądały przyszłe trendy, to obawiam się, że one właśnie będą wyglądały w taki sposób, który ci się nie spodoba. Tak? To znaczy w Polsce będzie coraz więcej imigrantów, co wytworzy dokładnie te same procesy, które wytworzyło w Europie Zachodniej. Jeżeli będziemy mieli, powiedzmy na początek, za tam 10 lat, 10% obywateli, którzy dzisiaj przyjechali do Polski w ciągu ostatnich kilku lat, jeżeli oni w ciągu najbliższych kilku do 10 lat uzyskają obywatelstwa, to 10% wszystkich wyborców w Polsce będą stanowili imigranci. No to z automatu, tyle jak na wolnym rynku, no jest tutaj popyt na obsłużenie i to pojawi się podaż, to pojawią się partie bardziej lewicowe i centrowe, które zaczną obsługiwać ten imigrancki elektorat i z drugiej strony to każda akcja wytworzy reakcję. Co tu wam dużo mówić? To tak się musi stać, tak? To jest jakby zupełnie oczywiste, że tak będzie. To samo jest we Francji, nawet w Stanach Zjednoczonych, kiedy kwestie kulturowo-tożsamościowe one po prostu trzęsą i w Polsce niestety idziemy w tą stronę. Więc to będzie raczej elektryzowało opinię publiczną. To plus oczywiście kwestia socjalna. Za chwilę będziemy krajem emerytów i rencistów. 9,5 miliona emerytów i rencistów dzisiaj do około 12 milionów w roku 2040 przy kurczącej się populacji ludzi pracujących i słabo zakumulowanym kapitale. Jeżeli chcecie zobaczyć, co nas czeka, to spójrzcie sobie na Japonię. Czy Japonia ten proces demograficzny przerobiła jakby pokolenie przed nami? To jest kraj, który się znajduje w stagnacji od mniej więcej 30 lat. Z tym, że oni sobie jeszcze na taką stagnację mogą pozwolić, na taki wielki dom starców, bo oni mają zakumulowaną technologię, mają zakumulowany kapitał, oni się praktycznie nie rozwijają, ale mają na tyle tego kapitału, że jeszcze są w stanie być w miarę zamożnym domem starców. My zamożnym domem starców, koleżanki i koledzy, nie będziemy. Powoli zbliżamy się do końca swobodnej dyskusji, także to jeszcze tutaj zabrać głos, bo musimy skończyć. Tutaj jeszcze malutkie adwokat do pana Ireneusza. Ja dalej będę stał przy swoim stanowisku, że żeby te wszystkie zmiany wprowadzać, trzeba zmienić konstytucję i sama poprawa zarządzania nic nie da. Dlaczego tak sądzę? Mi się wydaje, że jeżeli popatrzymy na większość samorządów w Polsce, jeżeli popatrzymy sobie na różne instytucje państwowe i na to, co się dzieje, nie wiem, w spółkach Skarbu Państwa, czy w innych instytucjach, które są kontrolowane przez aparat państwowy, to nam pokazuje jasno, że tam żadnego rządzenia gospodarskiego, dobrego zarządzania, dobrych praktyk nie ma. I dopóki tak naprawdę im nie zabierzemy możliwości, czyli tego, że urzędnik nie będzie się zajmował wieloma sferami, dopóty się to nie zmieni. I tu możemy sobie mówić, że każda najlepsza osoba, która tam wejdzie, będzie coś zmieniała i będzie się lepiej zarządzała, ale to jest nieprawda, bo obaj wiemy, jeżeli popatrzymy na historię, że wiele osób, które idzie i pracuje w tych różnych instytucjach, to potem robi to samo, co ci urzędnicy tam siedzący i nawet na przykładzie UPR-u możemy powiedzieć inaczej. Sprawdźmy sobie, ilu ludzi z starego UPR-u siedzi obecnie w platformie, w PiS-ie i uczestniczy w tych wszystkich malwersacjach tak naprawdę pieniędzy Polaków i co się z tymi pieniędzmi dzieje. Dlatego dopóki my nie zabierzemy możliwości dysponowania naszymi pieniędzmi, dopóty oni ciągle tymi naszymi pieniędzmi będą dysponować i robić to, co robią. Dziękuję. Proszę
Tylko jedno zdanie. Otóż zwracam uwagę, że właśnie mamy na świeże doświadczenie, kiedy konstytucja jako akt najwyższy, ustawa zasadnicza, przez 2 lata nie obowiązywała, a nikt jej nie zmienił. Tak. No, mamy takie doświadczenie. I w zakresie ograniczenia swobód obywatelskich, i w zakresie ograniczenia działalności gospodarczej, i wreszcie w bezprzykładnym i bezpodstawnym, jak się okazuje, prześladowaniu tych, którzy mieli odwagę mieć refleksję, że to jest niezgodne z prawem. W związku z tym to nie prawo pisane jest w stanie dobrze nam zorganizować życie, tylko ludzie właściwi do reprezentowania naszych interesów i zarządzania naszymi wspólnymi sprawami. Moje doświadczenie samorządowe pokazuje, że w tym samym ustroju prawnym, przy tej samej konstytucji, przy tej samej ustawie o samorządzie, o finansach publicznych i tak dalej, można robić rzeczy właściwe i mądrze rządzić społecznością lokalną, albo źle i niemądrze, prawda? Zatem będę się upierał, że to nie martwe zapisy, jak się okazuje, tylko pragmatyka jest decydująca o tym, jaką mamy jakość zarządzania przestrzenią publiczną. I do takiej refleksji zachęcam.